Witamy serdecznie. Po krótkiej przerwie moim gościem jest pan Jarosław Mikołaj Skoczeń, Emerson. Dzień dobry, witam pięknie. Dzień dobry. Co na naszym zdjęciu? Na naszym zdjęciu coś się buduje, ale dzisiaj nie będziemy mówić o tym, co się buduje, tylko co się wynajmuje. Czy mieszkania na wynajem cały czas się opłacają, bo część inwestorów kupowała, później musiała sprzedawać. Ja widuję, jeżdżąc do pracy, też takie domy, które miały być na wynajem, bowiem od inwestorów, ale troszeczkę się przeliczyli, z gotówką się zrobiło krucho. No ale czy zasadniczo kupowanie mieszkań na wynajem cały czas się opłaca? Panie redaktorze, może zacznijmy od tego, to można organoleptycznie sprawdzić, bo jeżdżąc po nowych dzielnicach, tam gdzie są nowe inwestycje, jak wieczorem jedziemy i patrzymy na światła, blok, budynek został oddany na przykład rok temu i patrzymy po światłach w oknach i połowę świeci albo nawet nie tyle. Może część tych mieszkań jest niesprzedanych, ale większość jest kupionych pod inwestycje i one czekają na to, żeby je wykończyć i sprzedać albo po prostu wynająć. Więc z tym tych mieszkań się robi coraz więcej. Pamiętajmy, że w 2018 oddano około 27 tysięcy mieszkań w Warszawie, a w 2017 około 30 tysięcy. To jest naprawdę bardzo dużo. Potrzeby też są spore, ale jednak ten rynek warszawski cały czas zapełnia się tymi nowymi mieszkaniami. Zobaczymy, co będzie dalej. Bardzo dużo mieszkań było kupionych pod inwestycje i w Warszawie, i w Wrocławiu, Krakowie, w tych dużych ośrodkach. Łódź ruszyła, Poznań ruszyła, te dwa miasta zawsze były słabsze. Bardzo ruszył Gdańsk. Gdańsk jest bardzo specyficzny, dlatego że tam jest dużo miejsca w plombach, tak zwanych plombach, i tam powstają takie mieszkania, apartamenty na tym wyższym poziomie. Oczywiście też z wyższą ceną. Gdańsk w 2018 roku zanotował najwyższe podwyżki. Ponad 20%. To jest w skali roku, to jest bardzo dużo. Zobaczymy, czy w 2019 będzie to dalej postępowało. Natomiast jest też tak, że w ostatnim kwartale 2018 roku 7% mieliśmy spadek sprzedaży mieszkań. I z czego to może wynikać? Do 2017. Rynek się trochę już przegrzał? Ja myślę, że powody są dwa. Raz, że rynek się chyba trochę przegrzewa, nawet trzy powody. Rynek się trochę przegrzewa, druga sprawa, że ceny trochę są zbyt wysokie i osoby, które kupują czy dla siebie, czy pod wynajem, czy pod inwestycje, to zastanawiają się, czy to czasami już nie jest ten moment, kiedy przestaje być to opłacalne. A ci, którzy kupują dla siebie, zastanawiają się, kurczę, a może poczekam rok, dwa, trzy, może jeszcze powynajmuję i wtedy uda mi się to mieszkanie kupić dużo taniej. Więc 2019 myślę, że będzie bardzo dynamiczny i będzie naprawdę się dużo działo. Myślę, że właśnie ten zakup pod inwestycje i tych mieszkań, czy będzie bardzo dużo pod wynajem, to zobaczymy. To już w połowie roku będziemy mieli jakieś informacje. Mówimy o rynku pierwotnym, a co na rynku wtórnym? Tam cały czas mieszkania na wynajem w cenie? Rynek wtórny rządzi się swoimi prawami. Ostatnio badania pokazały, że jest tańszy niż rynek pierwotny. Ja już u pana redaktora kiedyś o tym mówiłem. To wszystko zależy, kiedy to mieszkanie zostało kupione. I to też taki alfabet dla tych, którzy szukają mieszkań. Czy to wielka płyta, czy jednak budynek już z tego wieku? Tak, tak. No i lokalizacja oczywiście. Lokalizacja i kiedy zostało kupione, nawet po 89, bo jeżeli było kupione mieszkanie do 2004-2003 roku, to wtedy na przykład metr kwadratowy, my o tym nie pamiętamy, ale metr kwadratowy w Warszawie, na przykład na Białęce, to było 2,5-3 tysiące złotych. Tak, tak. Później Kosmos, te mieszkania bardzo podrożały i do 2008 była Hossa i te mieszkania bardzo, bardzo drożały. Później zaczęły spadać i teraz znów rosną. Czyli jak szukamy mieszkania, to też musimy wiedzieć, czy sprzedający ma jakieś powietrze, żeby mógł z tego mieszkania, z ceny tego mieszkania zejść. Więc jeżeli kupił do 2004 roku i zapłacił za nie 3-4 tysiące w tych droższych dzielnicach, no to jeżeli teraz chce za nie 10-12, to zawsze możemy negocjować. Natomiast jeżeli mamy mieszkanie kupione w 2007, 5, 7, nawet 8 jeszcze, no to wiemy, że było kupione na górce i tam będzie problem.
problem z tym, żeby ktoś sprzedał je taniej, czyli żeby stracił. Ale warto szukać, tych mieszkań jest coraz więcej i może być naprawdę bardzo ciekawie w 2019. Jeżeli inwestorzy na przykład zrobią odwrót, i stwierdzą, że czas sprzedawać te mieszkania, bo jest kryzys i te mieszkania, ceny tych mieszkań mogą spadać, będzie olbrzymi wysyp tych mieszkań i wtedy będzie walka ceną. Kiedy możemy się doczekać takiego momentu, kiedy ten wynajem mieszkań, a tutaj myślę przede wszystkim o mieszkaniach z rynku wtórnego, będzie zdecydowanie tańszy. Czy to jest w ogóle w perspektywie najbliższych lat możliwe? Bo mówimy o tym, że w Polsce my musimy do pewnego bogactwa dojść. Oszczędnością i pracą ludzie się bogacą, jak mawia jedna z moich córek. I ma rację. I ma jak najbardziej rację. Tylko zastanawiam się, czy my dojdziemy kiedyś do tego punktu, jakim są na przykład nasi zachodni sąsiedzi, gdzie tamten wynajem jest tańszy i on się opłaca. Dokładnie. I ludzie wchodzą w wynajem. Nawet na emeryturze, tak jak w Niemczech na przykład, nawet emeryci. Oczywiście tam są inne te emerytury. Absolutnie. I wtedy się opłaca. Ludzie naprawdę bogaci kupują mieszkania, których stać na to, a przeważnie większość, około 40% Niemców. Ale czy jest to możliwe? Czy jest to możliwe w Polsce? Mamy program Mieszkanie Plus, który ma na rynek wrzucić wiele tysięcy mieszkań. Jeżeli ten program ruszy, to na pewno będzie to korzystne, jeżeli chodzi o młodych ludzi, którzy będą mogli to taniej wynajmować. Natomiast to wszystko zależy od skali. Ja uważam, że program Mieszkanie Plus i Mieszkanie na Start, jeżeli będzie funkcjonował jakie były założenia, jest szansa, że to pomoże młodym ludziom. Ale w tej chwili nie możemy o tym mówić, dlatego że to jest skala kilkuset, tysiąca mieszkań. W tym roku mają te projekty ruszyć i zobaczymy. Jeżeli rzeczywiście zaczniemy budować 100 tysięcy mieszkań w tym roku, to może to znacząco wpłynąć na rynek wynajmu w Polsce, plus te mieszkania, które inwestorzy będą chcieli wynająć, żeby na nich zarobić, czy sprzedać i wtedy może trochę ruszy się z ceną. Tylko pamiętajmy, że mieszkania, nie liczmy na to, że na rynku pierwotnym mieszkania stanieją tak, jak było to w 2008 roku, dlatego że firmy deweloperskie mają bardzo niską marżę w tej chwili. Robocizna, budownictwo, materiały budowlane, to wszystko bardzo podrożało i tak jak w 2008 roku marża była na poziomie nawet na niektórych inwestycjach do 60-50-60%, tak w tej chwili jest kilkanaście procent. Ale na rynku wtórnym polecam, naprawdę warto szukać i można znaleźć ciekawą ofertę. Panie Jarosławie, czyli ja rozumiem, że na razie budujemy nasze bogactwo tą oszczędnością i tą pracą i więcej kupujemy, aniżeli wynajmujemy, ale rozumiem, że to jest też kwestia nie tylko tego, że my musimy zbudować, nasze pokolenie musi trochę to bogactwo zbudować po latach socjalizmu, ale kwestia jest też podaży. Czyli jeżeli będziemy mieli dużo mieszkań, no to wtedy też będziemy mieli większą zachętę do tego, żeby wynajmować, a niekoniecznie kupować. Panie redaktorze, wspominał Pan o tym, że wynajem, prawda, że czy będzie tańszy. Jeżeli w Warszawie, czy w tych dużych ośrodkach tych mieszkań będzie na rynku bardzo dużo, zacznie się walka cenowa. W tej chwili wszyscy ci, którzy wynajmują, mają taką zasadę, żeby to mieszkanie im rocznie przynosiło, jak kupili za gotówkę, około 7%. Ci, którzy kupili w kredycie, przepraszam, chcą sobie pokryć ratę, którą płacą i plus jeszcze coś tam, żeby zostało. Jak zacznie się walka cenowa i tych mieszkań będzie bardzo dużo, każdy będzie chciał to wynająć, żeby chociaż część odzyskać. I wtedy ci, którzy będą szukali mieszkania pod wynajem, mogą naprawdę uzyskać fajną cenę. Więc dla nas wszystkich jest ważne, żeby jak najwięcej się budowało i żeby była jak największa konkurencja. O czym mówił Jarosław Mikołaj Skoczyń z firmy Emerson Nieruchomości. Bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę. I to wszystko dzisiaj w programie Rzecz o Biznesie o godzinie 13, o 12 już. Prosto z parkietu, a o 13 Rzecz o Prawie. Michał Niewiadomski. Dziękuję i do zobaczenia.